Dzień dobry. Jesteśmy dzisiaj w Zachodnim, tu w Koszalinie, w Zachodniopomorskiem. Cały klub parlamentarny Platformy Obywatelskiej. Było posiedzenie gabinetu cieni w Szczecinie. Byliśmy na spotkaniu w Stargardzie. Teraz Koszalin. To jest ważne miasto, bo rozmawiamy o problemach, o tym, co przed nami, o kampanii samorządowej, o tym, co przed samorządem, jaki program, co jest potrzebne dzisiaj, w tych najbliższych dniach, żeby samorządowi, mieszkańcom gwarantować. Mówimy o zagrożeniu ze strony polityki PiS, takiej centralizacji, podejmowaniu tych najważniejszych decyzji w Warszawie. Mówimy o tym, że będziemy podatki zostawiać. Mówimy o programie Platformy. Mówimy wreszcie o tych rzeczach ważnych, które będą także w kontekście wyborów parlamentarnych znaczyć wiele. Wolności obywatelskie, praworządność, szacunek dla konstytucji, niezależność sądów, artykuł 7 Traktatu Europejskiego, relacje z Komisją Europejską, z Unią Europejską. To wszystko są tematy rozmów, spotkań. Mamy ich wiele. Pytani jesteśmy o protest w Sejmie, o osoby z niepełnosprawnością, jak ten problem, który już zaczyna być problemem społecznym, sam protest, jak jest traktowany przez marszałka Kuchcińskiego, przez rząd PiS, dlaczego się z nimi nie rozmawia. To wszystko to są ważne rzeczy i o tym trzeba rozmawiać. Platforma Obywatelska to jest partia, która potrafi słuchać także trudnych rzeczy i rozmawiać na trudne, na wszystkie problemy. Tego będzie dotyczyć i tym będziemy zajmować się przez najbliższe 2 godziny. Czy coś? Jeśli chodzi o konkrety dla mieszkańców tutaj, lokalnie, Koszalina i Pomorza Środkowego. To najważniejsze, co jest w tym planie na zachodniopomorskie, bo można mówić o wielu rzeczach i inwestycjach, które są prowadzone. To Państwo wiedzą lepiej, jak ważna jest S6, jak długo się na nią mieszkańcy Koszalina czekają. Ale ja myślę tak, że dzisiaj, tak jak patrzymy na to w perspektywie najbliższych miesięcy i kampanii wyborczej, to żeby Koszalin mógł się tak rozwijać jak dotychczas, żebyśmy mogli mówić, że to jest miasto, które staje się taką regionalną metropolią, że wykorzystuje swoje miejsce tutaj w Zachodniopomorskim, to najważniejsze to jest utrzymać tę władzę, wesprzeć, zbudować zaplecze polityczne dla prezydenta Jedlińskiego i stworzyć taką większość, taką reprezentację z tej części województwa, żeby wesprzeć większość koalicyjną w sejmiku zachodniopomorskim. To jest dzisiaj ważne, bo jeżeli mamy informację taką, że przez zaniechania władzy PiS-owskiej, tej ekipy rządu PiS-u, będzie mniej pieniędzy na Fundusz Spójności, czyli na inwestycje dla samorządów, mniejsze pieniądze na dopłaty dla rolników, to wiemy, że musimy być z dobrymi projektami gotowi, że samorząd w tej współpracy, samorząd miejski, miasta, takich właśnie jak Koszalin i Zarząd Województwa, Urząd Marszałkowski, że to jest kluczowe do tego, że można było dalej prowadzić inwestycje, tworzyć miejsca pracy, budować to wszystko, co trzeba zbudować, żeby skracać ten dystans cywilizacyjny z Europą Zachodnią. Dzisiaj to jest najważniejsze wyzwanie przed wyborami samorządowymi i o tym także będziemy rozmawiać i takie projekty będziemy tu na miejscu wspierać. Jak mocna jest koalicja z Nowoczesną bez Ryszarda Petru? Wie pan, to jest koalicja dwóch środowisk, które są koło siebie. Wcześniej w takich relacjach także trochę politycznej rywalizacji, nie ukrywamy tego, ale dzisiaj jesteśmy po podpisaniu umowy, po takich bardzo dobrych rozmowach. Ja liczę, że Nowoczesna przejdzie te turbulencje ostatnich dni w dobry sposób, bo to jest partia, którą stworzył Ryszard Petru, ale to był taki fenomen tych ostatnich 2,5 roku w Sejmie i zależy mi na tym, żeby oni nie zniknęli ze sceny, z mapy politycznej i wierzę, że Ryszard Petru będzie z nami budował tę obywatelską koalicję w przyszłości. Może w innym projekcie politycznym, może trochę w innym miejscu, ale liczę, znając jego poglądy i znając go od lat, wierzę, że będziemy dalej współpracować. Konkretnie w Koszalinie jest szansa na podpisanie z lokalnymi strukturami Nowoczesnej porozumienia, tak jak było z PSL-em? Musi tak być. Ta koalicja obywatelska, którą powołaliśmy, przewodniczący Marchewka będzie negocjował, także marszałek Sobiera. I dla mnie jest ważne, że te relacje są potrzebne. Koalicja obywatelska jest potrzebna na poziomie miast, powiatów,
województw, bo tą umowę już mamy podpisaną, ale ważne jest, żeby ona łączyła i była, mogła się otwierać także na inne środowiska. I dla mnie wsparcie dla prezydenta Piotra Jedlińskiego jest taką szansą właśnie, że można otworzyć ją jeszcze szerzej. Że to nie tylko partie polityczne, ale też środowiska, organizacje pozarządowe, wreszcie ruchy miejskie. No ci wszyscy, którzy chcą zmieścić się w projekcie Miasto Koszalin. Tak? I... Też od dzisiaj możemy mówić oficjalnie, że Piotr Jedliński jest... Nie wiem, bo to trzeba jego pytać. Ja mówię tylko jako przewodniczący partii, bo jestem pytany o to dzisiaj już po raz któryś i odpowiadam dla mnie. Ja widzę, jak Koszalin się zmienia, widzę, ile tu zostało zrobione i wiem, że to jest właściwa osoba na właściwym miejscu. I dlatego mówię o tym, ale też wiem, że trzeba stworzyć koalicję, stworzyć polityczne zaplecze, żeby prezydent mógł rządzić w racjonalny, sensowny sposób, podejmować dobre decyzje. Jakie działania Platforma podejmuje w stosunku do zatrzymanego posła Stanisława Gawłowskiego? No, tutaj czekamy. Ta sprawa jest cały czas, ona jest niezamknięta. Wiem, że adwokaci zgłaszają następny wniosek, zażalenie odnośnie, czy odwołanie do decyzji do Sądu Okręgowego już w kwestii tego aresztowania. Wczoraj, nie dalej niż wczoraj, komendant główny policji, widzieliście Państwo, wszyscy widzieliśmy, w jaki sposób został zatrzymany co się działo. To jest w ogóle, to są standardy takie niezrozumiałe dla mnie. One bardziej się kojarzą z Białorusią niż z cywilizowanym krajem. Ja wierzę, że te kwestie zostaną wyjaśnione. Nie przesądzając o decyzjach sądu, wolałbym, żeby najpierw był akt oskarżenia i żeby to sądy decydowały o tym, czy ktoś jest winny, czy nie, a nie prokuratorzy, czy prokuratura dowodzona przez polityka, jakim jest Ziobro. Czyli Platforma czeka? Będziemy czekać, tak. Będziemy czekać i będziemy czekać na decyzje, na ostateczne decyzje sądu i wierzę, że one będą korzystne dla Stanisława Gawłowskiego.